Cześć wszystkim, z tej strony Kamil z kanału Encyklopedia Kryptowalut. Na wstępie chciałoby się jeszcze zapytać, co się stanie z Bitcoinem w ciągu najbliższych kilku dni. Jebnie czy nie jebnie? No właśnie, tym małym sucharem zaczynamy sobie ten odcinek. Jak widzicie po tytule, będzie to aktualizacja obecnego stanu rynku, co się dzieje na rynku kryptowalut, co się dzieje na różnych innych rynkach na świecie, o których mówiłem w ostatnim filmie, o spadkach na Bitcoinie, na DAX-ie, na S&P, o wzrostach ostatnich na złocie, czy to wszystko się utrzymało, jak to widzimy teraz, jak i co może się wydarzyć w ciągu najbliższych kilkunastu dni. Ok, zanim jeszcze zacznę ten film, proszę Was o zostawienie łapki w górę, udostępnienie tego materiału, aby on dotarł do jak największej ilości osób. No i oczywiście zostawienie subskrypcji, którą tu widzicie. Jeżeli oczywiście tego jeszcze nie zrobiliście. No i jesteśmy na koń paplice. Jak widać, tragiczne liczby. Takich spadków nie było naprawdę dawno. Nie chcę powiedzieć, że nigdy, ale ja przynajmniej takiej lawiny nie pamiętam, odkąd chyba jestem na rynku kryptowalut. Działy się takie spadki, takie potężne, chociażby po pęknięciu banki w 2018 roku na samym początku. Natomiast te spadki trwały kilkanaście dni, kiedy aż cena zwaliła się w ilości procentowej, w ilości punktów procentowych tak mocno. W tym momencie to mieliśmy dosłownie w ciągu jednego czy dwóch dni spadki po 40, po 50%. No i tak wszyscy teraz tutaj eksperci i osoby, które mają zainwestowane 100 zł w kryptowaluty. Ha! Mówiłem, że te wasze kryptowaluty to gówno, że tak naprawdę, to ten rynek jest nic nie warty, no bo jak jakiś pieniądz, którym mamy płacić w sklepie, ma mieć możliwość spadku o 50% w ciągu jednego dnia. No i spoko, no ale nikt nie mówi, że Bitcoin czy XRP, czy Tether, czy Bitcoin Cash jest światowym pieniądzem. To jest nowa technologia. Fundamentalnie pamiętajmy, że tak naprawdę kompletnie nic się nie zmieniło. Czy byśmy mieli w tym momencie cenę 10 tysięcy dolarów za Bitcoina, czy mamy te 5300? W fundamentach na Bitcoinie nic się kompletnie nie zmieniło. To jest tylko w tym momencie cena i na pewno to interesuje spekulantów i osoby, które włożyły za dużo pieniędzy i włożyły te pieniądze, których nie powinny stracić, czy to na jakimś chorym kredytem, czy to na jakieś pożyczki, czy to ostatnie pieniądze, które po prostu miały gdzieś przeznaczone na przykład na wakacje, czy na wesele, bo już takie przypadki były. Włożyły tego Bitcoina, no bo rósł i nagle są 50% w plecy przez weekend. Takie osoby na pewno nie powinny się zajmować inwestycjami, ale tak jak mówię, takich spadków w ciągu jednego dnia, jak przejdziemy sobie może gdzieś tutaj na jakiś taki bardziej dokładny wykres, albo przejdziemy właśnie na Binance. Zobaczcie, w ciągu jednego dnia z 8 tysięcy zjechaliśmy do 3700 dolarów za jednego Bitcoina. Oczywiście potem nastąpił szybki powrót do 5200-300, tak jak mamy w tym momencie to za jednego Bitcoina. Ale dlaczego ten spadek miał miejsce tak lawinowo? Dlaczego jak były poprzednie spadki, chociażby tu. To był spadek, odbicie, spadek, odbicie i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Wszystko tak, oczywiście związane jest to z tym całym w tym momencie wirusem, to jest pierwsza informacja. Takich spadków, jak powiedział to ostatnio Warren Buffett, nie widział przez swoje 89 lat życia nigdy jeszcze. To, co się stało właśnie tutaj, chociażby na S&P, na DAX-ie, co się stało w kryptowalutach, to raczej tutaj za dużo nie mówi, no bo jest negatywnie nastawiony do tego, ale patrząc na te pozostałe rynki, które bardziej go na pewno interesują, takich spadków ten człowiek jeszcze nie widział nigdy. Na krypto to trzeba sobie przyznać, że jak zaczął spadać DAX i S&P, kryptowaluty trzymały się całkiem ok. Zaliczyły spadek, ale już mówiłem to w poprzednich filmach, że nie tak duży. Natomiast rynek nie zareagował pozytywnie zbytnio szybko po tych spadkach na tych pozostałych rynkach. No i po prostu inwestorzy z tych rynków ryzykownych, jakimi są m.in. kryptowaluty, uciekli z pieniędzmi do bardziej stabilnych inwestycji lub w ogóle wypłacili tą kasę i trzymają je w formie gotówki. Bo teraz bardzo dużo z inwestorów trzyma pieniądze po prostu w formie gotówki, a nie w żadne inwestycje. No bo niestety, ale wszystkie inwestycje w tym momencie przynoszą straty tak naprawdę. Drugą kwestią jeszcze tego lawinowego spadku na kryptowalutach jest to, że poodpalały się stop lossy i zlecenia oczekujące. Ta fala, ten wolumen zaczął tak pchać bardzo cenę w dół,
cena skakała nie co 2, co 3 dolary, ale co 100 dolarów, co 50 dolarów i zaczynały się odpalać kolejne i kolejne i kolejne i kolejne stop lossy, aż wyhamowały dopiero przy tej cenie 3700 dolarów, co jest bliską ceną dołków z zeszłego roku, z grudnia, stycznia 2019 roku. Dopiero tam to wszystko wyhamowało i nastąpiło odbicie. Zareagowały zapewne boty ludzi, którzy korzystają z takich wynalazków, z takich narzędzi. Mało kto tu był w stanie w ogóle zlecić ręcznie jakiekolwiek zlecenie. Ja spałem akurat w tym momencie po prostu, ale mam znajomych, którzy pisali mi na Discordzie, że próbowali zrobić jakiekolwiek zlecenie i się nie dało. Było API tak zawalone, że nie było opcji, aby zrobić jakiekolwiek zlecenie na giełdzie. BitMEX się wyłączył. Na Coinbase też były problemy. Każda giełda po prostu przeżywała takie wiecie, oblężenie ludźmi i taką ilość tych transakcji wysyłanych przez boty, przez te narzędzia wszystkie i ręcznie tak samo oczywiście, że nie dało się praktycznie złożyć zlecenia. No i dopiero tutaj, kiedy to wszystko wyhamowało i teraz powiedzmy wróciło do normy, oczywiście nie mówiąc o cenie, tylko o tym, że da się korzystać z giełdy, no to mamy jakiś w miarę spokój. No niestety słońce świeciło, teraz przestało, musiałem podkręcić trochę jasność na kamerce sztucznie, bo widziałem, że ekran jest ciemny. Ale to raczej nie o moją twarz tutaj chodzi, tylko o to, co się dzieje. Przejdźmy jeszcze na wspomniany przeze mnie zawsze indeks strachu i chciwości. Jak byliśmy na 17 punktach, tak teraz jesteśmy na 8. Tragiczny wynik, nikt nie chce wchodzić w kryptowaluty, każdy ucieka z tego rynku. Nikt nie chce tutaj inwestować żadnej złotówki, każdy chce tylko złapać ten zysk albo wyjść na jak najmniejszej stracie i przeczekać ten moment i zobaczyć, co tu się stanie. Mówiłem w ostatnim filmie, że im ten wskaźnik jest niżej, tym oczywiście długoterminowo, jeżeli fundamenty się nie zmieniły, a tak jak powiedziałem, fundamenty się nie zmieniły, jest to dobry moment na wejście i zakupy. Przy 17 mówiłem, że nie jest to już najgorszy moment, ale nikt wtedy nie wiedział o takiej lawinie, która spadła na rynek kryptowalut. Oczywiście, jak ktoś kupił tutaj po 3700, 3800, 4000 dolarów za bitcoina, no to jest super, tak? To już jest fajnie ustawiane o 20% do przodu. Natomiast długoterminowo na pewno wiele osób oczekiwało tych spadków. Mike to też ostatnio mówił u siebie na filmie. Wszyscy czekaliście, tak? Że bitcoin jest taki drogi, altcoiny są takie drogie, wszystko urosło, a wy nie zdążyliście kupić, bo nie mieliście jeszcze środków, żeby kupić. No to halo, macie okazję, tak? Kupujcie śmiało, no śmiało, teraz kryptowaluty są tanie, więc jeżeli wierzycie w nie długoterminowo, no to zakupcie je i poczekajcie pół roku, rok, dwa lata i sprzedajcie z zyskiem, tak? Macie teraz okazję do zakupu kryptowalut po naprawdę dobrych cenach. Czy to jest dołek? Nikt wam tego nie powie. Dostawałem kilka takich zapytań, co robić, to będzie sprzedawać, kupować? Szczerze wam mówiąc, nie wiem. I nikt nie wie, tak? Pytałem się parę osób, które też są długo na rynku i te osoby też nie wiedzą. Próbują reagować na aktualną sytuację na rynku, a czy my jeszcze zlecimy niżej, tego nikt nie wie. Nie wiadomo, jak się rozwinie sytuacja z wirusem. Nie wiadomo, jak zaczną rosnąć lub spadać te pozostałe rynki. Przejdźmy sobie jeszcze na wykres złota. Mówiłem wam, że złoto jest na szczytach swoich. Doszło aż do 1700 dolarów za uncję. Złoto w tym momencie spada i jest już po 1200, jest już po 1500 dolarów. DAX delikatnie odbił, ale znowu spadł. S&P bardzo fajnie po tych spadkach zareagowało, bo spadło dość mocno, a teraz jesteśmy 10% na plusie. Nie chcę powiedzieć, że wraca do swoich szczytów, bo do tych szczytów to tu jeszcze ho, ho, ho. Natomiast zaczyna coś tutaj się odbijać. Dlaczego złoto zaczyna spadać? Nie chcę tutaj mówić ogólnie, natomiast mogło się stać tak, że dużo inwestorów z tych rynków takich, które zaczęły mocno spadać, uciekły do złota, złoto zaczęły rosnąć, złoto urosło. Ci ludzie po prostu zyskali na tym przejściu z powiedzmy S&P do złota i teraz po prostu realizują zyski. Z tych zysków oczywiście mogą się cieszyć i je trzymać, albo dopłacać do aktywów, które mają na przykład na lewarze. I w tym momencie muszą zabezpieczać te pozycje lewarowane, dopłacać tam gotówki, aby ich nie wycięło z rynku. Takie są według mnie dwie opcje, dlaczego w tym momencie złoto spada, kiedy mamy takie ciężkie czasy, tak? To są moje dwa pomysły, jeżeli chodzi o spadek złota. Jeszcze jedno chcę wam powiedzieć, jeżeli chodzi tutaj o spadek na Bitcoinie, że
Przedstawiałem wam jakiś czas temu taki fajny film, takie fajne narzędzie na giełdzie Binance. Tym narzędziem jest gra na dźwigni Bear and Bull. Są to dźwignie, które reagują na to, co się dzieje ogólnie na rynku kryptowalut. Jeżeli Bitcoin, cały rynek spada, to narzędzie Bear rośnie i wy na tym zyskujecie. Natomiast jeżeli rynek rośnie, no to ten Bear spada i wy na tym tracicie. W drugą stronę tak samo działa to na Bull. Jest też ETH Bull i ETH Bear. Wszystko to jest oparte na dźwigni razy 3. Czyli wasz 1000 dolarów tak naprawdę jest wart 3000 dolarów, grając na tych narzędziach. Zapraszam was do tego filmu, abyście sobie go sprawdzili i zastanowili się, czy to jest może dobry moment na wykorzystanie takich narzędzi. Widziałem na pewnych grupach sygnałowych, że bardzo mocno przy tych spadkach ludzie korzystali z tego narzędzia z giełdy Binance i naprawdę zarobili tutaj sobie fajne pieniądze i przez to, że mieliśmy takie mocne spadki, więcej osób się dowiedziało też o tych narzędziach i ten wolumen wzrósł porównaniem do tego, co ja pokazywałem na filmie. Tam na filmie mówiłem, że ten wolumen jest naprawdę słaby. Teraz ten wolumen tam dość mocno podskoczył, jak na w ogóle wszystkich giełdach i na wszystkich instrumentach. Także zachęcam was do zobaczenia sobie tego filmu, no i zdecydowania oczywiście, czy chcecie, czy nie chcecie z tego skorzystać. Dobra, no to by było tak mniej więcej na tyle, jeżeli chodzi o tą sytuację aktualną. Co się będzie działo dalej, naprawdę ciężko powiedzieć. Są głosy, które mówią, że jeżeli to wszystko się nie uspokoi, to zaliczymy jeszcze niższe dołki niż z zeszłego roku, ze stycznia. Polecimy naprawdę na 2000, 3000 dolarów. Wielu mówi, to chyba nawet CEO BitMEXa powiedział, że niżej to już nie spadniemy. Po tych słowach polecieliśmy jeszcze niżej, więc tak naprawdę tak wpływowa i znana osoba na rynku nie może samym słowem nic tutaj się sprzeciwić temu, jeżeli ktoś faktycznie pociągnie za spust, no i sprzeda potężną ilość tych kryptowalut po cenie rynkowej, aż zlecimy widać do jakich tutaj pułapów. Więc nawet takie osoby jak CEO giełdy BitMEX nie wiedzą, co się będzie dalej działo na rynku. Zostaje nam tylko obserwować. Jeżeli chcieliście tanie kupić kryptowaluty, to zachęcam do uśredniania ceny i może wejścia teraz 10% kapitału, 15%, 20% i czekanie po prostu na dalszy rozwój sytuacji. Oczywiście nie zapominajcie o stop lossach. Jeżeli nie jesteście pewni, załóżcie sobie stop lossa na 2-3%, aby jeżeli rynek pójdzie w przeciwną stronę, nie stracić tych pieniędzy w całości, które tutaj zainwestowaliście na tych spadkach. Dajcie znać w komentarzach, co wy sądzicie o tej sytuacji, co według was się dalej stanie. Czy polecimy jeszcze bardzo mocno w dół, czy może odbijemy w tym momencie, jeżeli grubasy zakumulują te swoje środki. Jak na to wszystko wpłynie halving? Czy halving w tym momencie w ogóle ma jakieś znaczenie? Kryptokamikadze się śmiał, że mieliśmy właśnie halving na Bitcoinie, bo cena spadła na 50%, a nie ilość wydobywanych Bitcoinów co blok. Dobry też żarcik. Nie wiem, który słuchał lepszy z dzisiejszego mojego filmu, czy jego. Chyba jego mi się bardziej podobał. Także zostawcie łapkę pod filmem, a my widzimy się w następnym materiale na kanale. Cześć!